Cześć, widzowie, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną jest Lena. I w dzisiejszym odcinku będziemy zgadywać piosenki. Ale nie musimy mówić tytułu. No, zobaczymy. Nie obrażaj się, tak jak było, jaka to melodia dla dzieci. Tym razem będą youtuberskie. Tym razem będą youtuberskie i nie będziemy mogli... To może będzie szansa, że Lena coś będzie umieć. Ja na pewno będę znała. Mamy poziomy łatwe, średnie... I bardzo! Nie wiem, nie oglądaliśmy tego, więc nie jestem w stanie stwierdzić, jak to będzie wyglądać. Wiem tylko, że będą pokazane tytuły od razu, nie będzie tak jak w tamtej i będziemy musieli ten pomysł już dole cały czas. Jesteś gotowa? Aha, na samym początku oczywiście chciałyśmy się z wami przywitać i przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zapraszamy, zapraszamy do Instagrama i do TikToka i wpadajcie na kanał do Leny. Zaczynamy, kto wie pierwszy, klika w czerwony guzik. Ja wiem, ale... Jaka piosenka? Natura. A jak się nazywa piosenka? Natura. Dobra, i zalicie jej to. A jak jest tyle? Neternal. Ja bym nie wiedziała. Nie, nie trzeba mówić. Dobra, okej. Okay. Leni daje jeden punkt, ale tylko dlatego, że chciałam się upewnić, czy na pewno widać tutaj, jakby wiecie, nazwy, więc widać, więc ja daję już w dół. Kenzi. A jak się nazywa? Komety. Komety. Nie. Ej, to dajmy pół punkta, jak bez tytułu. To Lena ma pół punkta. Nie dajesz mi tyle pół punkta, bo to już urzędzi. Ale jak się tytuł piosenki? Jak? No pytam się. Ja widzę przecież. Zielone. Ale to jest piosenka. Ej, ja to w ogóle nie znam. To jest tromba, ale nie wiem jaka piosenka. No nie, nie wiem czy to mogę zaliczyć sobie, bo tu jest w ogóle napisane bomba, a nie tromba. To ja nie wiem, ja nie zaliczam tego. Co to śpiewa? Co to śpiewa? Poczekaj, ja wiem co to śpiewa, daj pauzę. To śpiewa, ten... No nie wiem co to śpiewa, ale no... Mamo. Ja nie wiem kto to śpiewa, ale... Śpiewałem to dwie osoby. No ten z o co, czy nie? Nie. Nie wiem to co. Ale wiem. No to nie dam ci punkta. Ale ja to ale z ciebie Bambiś. Nie znasz wykonawców. A wiesz co to śpiewa? Freeze i Mass Neven. A no tak. Dobra, ej, strasznie ciężko się to robi tak, żeby na dwie osoby to było baniało jednego punkta. Ja dwupek. Dalej wzięła ci pociąg. Nie, nie tak? Nie tak. To jest Gen Z. Milion chyba tytuł. Czy milion, czy pierwszy milion? Gen Z milion. Dobrze, mam punkta całego, czyli jestem na równi z Leną. Dalej poziom łatwy mamy. Jezu, co to za piosenki? Nie mam wody w końcu. Co to śpiewa? No co to śpiewa? No nie wiem. Nie wiem? Ej, przez to, że ja pauzuję, to ja potem nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, a ja bym wiedziała. To jest Freeze i awaryjne światło, czyli Mister Polska. Ja bym powiedziała tylko Freeze, zapomniałam tego Mister Polski. Dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy to jest, ale... Lecimy dalej. O, nie! Znam to. Ja też znam to. Ja to znam. To co to jest? Mama tego cały czas słucham. Ej, ale ja nie pamiętam tytułu. Ja też nie. Ja pamiętam wykonawcę, nie pamiętam tytułu. Ja znam piosenkę, tyle! A to jest Kasper Bląski, ale nie wiem jaki tytuł piosenki. No to Kasper Bląski już. Nikt nie ma punktu. Ja mam pół. Nie! No odpowiedziałam! Dobra, daj sobie ten pół! Dobra, ale co dalej? Tu idę 50 tu medalę. Ja pierwsza! Ja co to jest? No a jakie tytuły piosenki? Ale mama może włączyć jeszcze raz piosenkę? No dobra, puszczę ci jeszcze raz. Nie Natsu! A to jednak wiem! To jest Patrycja Molczano. Nie, to się ogólnie Natsu. Ale to nie jest Natsu. To jest Team X8 piosenka. No ale nie mogę znać tego Natsu, bo ja zapytałem Team X8, więc przykro mi. Przykro mi pani. A i ciężko tak po tytułach. Chyba wolę bajki jednak. To jest Holiday, ale czekaj, od Gen Z. Holiday Gen Z jest napisane tak. Nie wiem, powiedziała tromba, ale nic więcej nie powiem. A tam był jakiś fit, to nie zaliczam sobie punktu. Palion, palion pełna ludzi. Dam ci punkt cały, ale to jest palion USA. Potrzebuję kogoś, kto będzie mi robił składanki, bo ja nie mogę sama, bo bym za odpowiedzi, a potem było to takie brzydkie. Na trzy szpilki. Mam nadzieję, daję sobie punkt, zanim sprawdzam już. Znam to. Próbuj chociaż wykonawcę. No to już ja muszę powiedzieć Gen Z, ale nie wiem, kilka piosenka.
nie wiem, co to odwzywuje. Wy standardowo w komentarzu piszcie swoje typy, czy wy wiecie. My, że możemy mieć takie nieznane. Nie wiem, ja pomyślę Blonski. No, to Blonski. Nie wiem, co to jest raz i jeden ruch. A jesteśmy słabe, powiem ci. No. A tytułu nie będziesz znała. Juicy był. To jak Mortalcio? Palion gra, to był Palion! Mówiłaś? Mówiłam! No dobra, zobacz, nie, dobra, dam ci pół punktu. Wierzę ci, daję ci pół punktu. Mogę sobie poczekać, aż już wszedł. To jest Mortalcio, może łez. Dobrze. No żartujesz chyba. Ej, o tyle czekaj, tak. A jaka piosenka? No po prostu Julia Szugaj. No to pół punkta. To był wiosenny bez. No, dobrze, bez, coś myślałam, że bez. A to jest ten nowy Team X, dlatego nie znam. Pierwsza. Dobra, podawaj. To jest ta. No dawaj, co to było? Patryk Diamond, Tanie. Na sumie. Julia, nie, to nie było. Nie. To jest Euforia. Tytuł to jest, a wykonawca to są przez Nuts World, więc powiem, że Nuts World i sprawdzę. Ale ja nie oglądam Nuts World. Raz, nie. Dwa, trzy, cztery, pięć i pół punkta Amanda i Lena. Raz, dwa, trzy i pół punkta Lena. To kto wygrywa? No kto? No małą przewagą dwóch punktów wygrywam ja, a tylko dwoma punktami, kochanie. Dobrze ci szło. Tak, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku i za sekundę wrócę do was z pozdrowieniami. Dobra, tak jak w dzisiejszym odcinku chciałabyś pozdrowić pięć osób, ponieważ w każdym filmie pozdrawiam pięć osób, a jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz tutaj na dole, a być może wybiorę właśnie ciebie. I w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Różę. Ja bym chciała pozdrowić Anię. Ja bym chciała pozdrowić Marcelinę. Ja bym chciała pozdrowić Maję. I na sam koniec chciałabym pozdrowić Ewę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to koniec stawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, żeby dla bieżącej wpadajcie na kanał do Leny. Pa! Nie długopisem po obiektywie. Namaluję was. Uważaj, to tego nie dotknęłam, mamuśka.